była woda i tutaj w tej części baterii była woda, zamarzło i wypchnęło nam tą baterię do przodu. Ale była tutaj taka klucha lodu po prostu, że nie, bo jak tam w środku w ścianie jakieś przewody popękały, to ja się po prostu załamię. Cześć, witajcie w ten przedświąteczny poranek. Witajcie. No my chcieliśmy wam tutaj złożyć tylko życzenia, ale po prostu to, co nas spotkało przez ostatnie dni, no to już wytrąciło nas totalnie z równowagi, więc chcieliśmy się też tym z wami podzielić. No też w ramach takiej przestrogi, bo jeszcze cała zima przed nami, więc każdemu tak naprawdę może się to przytrafić. Dokładnie, no najedliśmy się strachu, szczególnie jak wiecie, wyjeżdżamy niedługo i to, co mogło się stać, nastręczyłoby nam tyle pracy, że nie wiem, czy byśmy się wyrobili, żeby wyruszyć w planowanej dacie. No. Tak, tak, mogłoby to nam nawet uniemożliwić podróż właśnie w tym czasie, który sobie planowaliśmy. Ojejku. No ale jakoś tu przebrnęliśmy, a co się stało, to zobaczcie sami. Słuchajcie, przeżyliśmy chwilę grozy. Pewnie się zastanawiacie, co tu się u nas dzieje w ogóle w wanie. Wszystko poodsuwane, pootwierane. Brakuje w łazience baterii, jak widzicie. Otóż wyobraźcie sobie, że Anglię nawiedziła fala mrozów. Temperatury spadała przedwczoraj do minus 8 stopni. No jak wiecie, ja wyjeżdżam w trasę w poniedziałek i wracam do domu w piątek. Auto stało na bazie. No i nie wiem, jak to się stało, jestem cholernie na siebie zły, bo spuściłem wodę z całej instalacji hydraulicznej, ale zapomniałem odkręcić kranu tutaj właśnie w naszej łazience. Na szczęście odkręciłem w kuchni, także tam jest wszystko ok. No ale w łazience woda zamarzła nam w baterii i przeżyłem szok. Wróciłem po prostu z trasy, weszłem do wana i pierwsze, co przyszło mi do głowy, to żeby sprawdzić, czy jest wszystko ok w środku po tych mrozach. No i okazało się, że nasza bateria zamarzła. Otóż tutaj ta osłona, co jest, ona powinna być tutaj przylegać ładnie do ściany, a była po prostu o tak, gdzieś o tak po prostu odeszła. I już wiedziałem, że po prostu mróz rozsadził tutaj naszą baterię. Po prostu tutaj była woda i tutaj w tej części baterii była woda, zamarzło i wypchnęło nam tą baterię do przodu. Na szczęście ta konstrukcja jest tak zrobiona, że tutaj są o-ringi, dwa, ich teraz nie ma, bo ja je wyjąłem, bo jeden się przerwał i jest od spodu jest śruba. O, to jest właśnie ta część, która tutaj, że tak powiem, nam odeszła od tej głównej części, która jest w ścianie. Tutaj się przykręca przewód, wąż do słuchawki prysznicowej, a tu jest właśnie ta mała śrubeczka, o której wam mówiłem. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie, bo jak mróz wypychał uchwyt tutaj ten, z baterii, która jest w ścianie, to jak tu by był gwint w środku, to by to wszystko pozrywał albo by pękła bateria po prostu w środku, w ścianie. A tak dzięki temu, że tu jest na o-ringach, to po prostu się wysunęło. I tylko tyle, co nam ta obudowa tam odeszła od ściany. Bardzo fajna bateria, powiem wam szczerze. Najbardziej się cieszę tylko z tego, że nie rozsadziło tej baterii na tyle, żebym nie mógł jej naprawić. Nie jest ani nigdzie pęknięta, po prostu odeszła od ściany, zerwała jeden o-ring i to wszystko, to jest po prostu niesamowite. Ale wczoraj tu była akcja po prostu reanimacyjna, że tak powiem, całej tutaj instalacji hydraulicznej, no bo nie wiedziałem, czy tam jest woda, czy nie jest, nie wiem, czy ta woda zlatuje do końca. Także tutaj łóżko odsunęliśmy, w Abasto chodziło całą noc, z tyłu w bagażniku włączyłem farelek, grzałem tutaj pompę, zamarzł nam tutaj odpływ, syfon. Jeszcze nasz syfon pod zlew, powiem ci wam szczerze, że zdał egzamin, bo mimo tego, że tu był cały taka gruda lodu, to go nie rozsadziło i chyba będzie działo. No i syfon już na swoim miejscu, także możemy sprzątać dalej. Jak już jesteśmy przy takich zimowych, że tak powiem, pracach przy wanie, należy również pamiętać o tym, że jak się ma baterię LiFePO 4, tak jak my mamy, to nie można jej ładować w temperaturach poniżej zera. Ona może pracować, jeżeli na dworze jest minus 20, nie ma problemu, ale nie można jej ładować. Trzeba pamiętać, żeby rozłączać panele i tutaj chciałem podziękować Krzyśkowi, który zadzwonił do mnie parę dni temu i zapytał się, czy pamiętałem o tym, żeby rozłączyć panele. Ja oczywiście to zrobiłem, ale dzięki, że pomyślałeś, Krzysiu, bo to jest bardzo ważne. Także widzicie, że wspólnota vanlifersów pamięta jeden o drugim, żeby
nic złego się nam nie stało. Szkoda, że mi tylko nie przypomniał, żebym kran odkręcił w łazience. Krzysiek, następnym razem zadzwoń, proszę cię. Teraz zabieram się za włożenie tych o-ringów. Włożę to, a jutro będziemy testować i patrzyli, czy nie ma żadnych wycieków, czy tutaj przewody żadne nie popękały. Kurczę, mam nadzieję, że nie, bo jak tam w środku w ścianie jakieś przewody popękały, to ja się po prostu załamię. Przed całym wyjazdem jakoś nam to w ogóle nie idzie, kurde, no te przygotowania, cały czas jakieś cyrki po prostu, non stop coś. Jeszcze muszę odessać olej, bo jak wiecie, po ostatnim filmie podczas serwisu zalali mi za dużo oleju i mi kontrolka wyskakiwała, że jest za dużo oleju, trzeba spuścić. Pożyczyłem od kolegi taką odsysarkę na 12 V, taką pompkę i po prostu spuszczę z pół litra, może z 700 ml spuszczę i powinno być ok. Zobaczymy zaraz. A tak wygląda ta pompa do odsysania oleju. Tą cienką rurkę wsadzamy tam, gdzie jest bagnet. Tą grubą rurką olej, że tak powiem, jest odsysany z silnika. Tu mamy dwie klemy, plus i minus. No, zaraz będziemy działać. Dobra, olej spuściłem, słuchajcie, na razie jest przychylony trochę w tą stronę, także jutro gdzieś pojadę na jakieś proste miejsce i go wypoziomuję i zobaczymy, jak to wygląda. Fajnie ta maszynka działa, powiem wam szczerze, 700 ml wyciągnęło w jakieś, nie wiem, minutkę, może nie całą nawet. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby silnik rozgrzać, on tam 15-20 minut najlepiej, jak sobie pochodzi, ten olej złapie temperaturę, żeby był rzadszy. No, ale zrobione, no. Pojeżdżę teraz trochę, zobaczę, wypoziomuję go, zagrzeję jutro, zobaczymy, ile jest oleju. Mam tam w razie co, żeby dolać, jak za dużo spuściłem. No i tyle. Także jestem zadowolony, że się udało. Teraz co nam tylko zostało? Jutro robię test wody, czy nie cieknie. Dzisiaj po prostu biorę odkurzacz i sprzątam już wana na podróż. Tam trochę kłębuchów, jakiegoś tam suchego makaronu i ryżu, który nam się tam rozsypał kiedyś. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Także do zobaczenia jutro. Na razie mam dobre wiadomości. Bateria tutaj jest sprawna. Pod spodem nie ma żadnych wycieków, pompa już napompowała odpowiednie ciśnienie w układzie, nie załącza się, także nie ma żadnych wycieków. Sprawdziłem w bagażniku, sprawdziłem całą tutaj linię, całą instalację, jest wszystko ok. Jedyne co się stało, to tutaj mi woda cieknie, ale z tej końcówki. Jak podłączam tą naszą baterię bidetową, to tutaj po prostu jest wyciek. Tak mi się tutaj wylała teraz woda. Ale najważniejsze, że tutaj nie ma nigdzie żadnych wycieków. Tam w środku sprawdziłem, jest wszystko ok. Mam nauczkę do końca życia i wy też razem ze mną, bo będziecie teraz pamiętali, że trzeba wodę spuszczać. Po prostu za każdym razem, nieważne, że ma być pogoda czy nie pogoda. Trzeba ją po prostu spuszczać. Także wszystko jest ok. Nie musimy demontować ściany i podróż do Maroka stoi przed nami otworem. No i tak jak widzicie, wszystko na szczęście skończyło się dobrze, nie było żadnych tutaj wycieków, nie trzeba było rozbierać ściany, bo tego najbardziej się obawialiśmy. No dokładnie, wiecie, ściany są zaimpregnowane, w ogóle no już linoleum jest położone, wszystko jest zasilikonowane, teraz jakiekolwiek przeróbki to była jakaś po prostu masakra, nie chcę się w ogóle nawet myśleć na ten temat. Mi też się nie chce myśleć. I zapomnijmy już o tym, a wy pamiętajcie. Tak, żeby, nie wiem, przedmuchać tą instalację, żeby po prostu cała woda wyciekła, nie można kompletnie nic zostawiać, bo dokładnie. Po prostu wszędzie może zamarznąć i uszkodzić po prostu to wszystko. Także no, to tak dla przestrogi. No, a my mamy taki jeden wniosek i to jest w sumie takie nasze postanowienie na nowy rok, tak. Że żadnej zimy nie chcemy już spędzać w takim zimnym miejscu. Tak. Kolejne zimy będą tylko i wyłącznie w temperaturach powyżej 20 stopni, ewentualnie 15, no to już tak. Minimalnie. Minimalnie. Jak już będzie 15, to będziemy się zawijali i szukali nowej miejscówki. No i po tych naszych wszystkich problemach i perturbacjach wam chcielibyśmy życzyć przede wszystkim dużo spokoju. Miłości, zdrowia, mnóstwo wspaniałych przygód.
niesamowitych podróży. Spełnienia marzeń, no i nie przejedźcie się w te święta. Dokładnie. I do zobaczenia w nowym roku. Trzymajcie się gorąco. Hej! Hej. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Szczęśliwego nowego roku! Hej!